Szczęść Boże w ósmą niedzielę zwykłą w ciągu roku. W obliczu działań na Ukrainie trudno mówić tylko o Słowie Bożym. Ale nie da się uniknąć działania tego Słowa w codziennym życiu. Syrach mówi o potrzebie oczyszczania człowieka. Sito pozostawia odpadki. Ogień utwardza naczynie garcarza, choć może sprawić, że naczynie zostanie zniszczone. Ogień Słowa wydobywa prawdę z człowieka. Niszczy to, co jest fałszywe i podszyte kłamstwem. To, co jest tylko egoistycznym pragnieniem. Człowiek człowiekowi nie będzie bratem, gdy będzie żył w kłamstwie. Przede wszystkim o sobie samym. Trzeba wielkiej odwagi, by odejść od tego, co dla mnie wygodne. Trzeba odejść od fałszu. A dziś kłamstwo mówione wielokrotnie rości sobie prawa do bycia prawdą. To jest niemożliwe. Bo nawet jakby wszyscy mówili jednym głosem, powielając fałszywą narrację, to kłamstwo dalej będzie kłamstwem. Natomiast prawda, gdyby była przez wszystkich odrzucona, nie przestaje być prawdą. Święty Paweł nie ustaje w umacnianiu nas swoim słowem. Nie ustaje także w sprowadzaniu nas na ziemię, żebyśmy trzeźwo spojrzeli na życie. Zostaliśmy uśpieni na wielu płaszczyznach. Zostaliśmy wyzuci z wielu wartości. Słyszymy, że honor, walka o honor, patriotyzm, bohaterstwo to coś wielkiego. Nie wszyscy się z tym zgadzają. Dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych, to tylko slogany. Tej narracji brakuje wskazówek, jak walczyć o pokój, z troską o braci, z poszukiwaniem prawdy. Pracując w liceum mam wątpliwości, czy dzisiejsza młodzież będzie zdolna do stawania w obronie wartości, o które walczyli nasi przodkowie. O wierze nawet nie wspominam, bo dla wielu to relikt przeszłości, który ustępuje miejsca hedonizmowi. Pytają swoich uczniów, co by zrobili, gdyby trzeba było stanąć do walki o nasz kraj. Wielu milczało. Wielu odpowiedziało, wyjechałbym za granicę, chroniąc swoje życie. Żyjemy w epoce, gdy myślimy tylko o sobie. Żyjemy w czasie, gdy słowa świętego Pawła, bądźcie wytrwali, niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu, nic nie znaczą. One są zwyczajnie abstrakcyjne. Jak bronić wartości, którymi się nie żyje? Jak pracować dla chwały Pana, skoro się nie wierzy? Duch słabnie, gdy spotyka się z takimi reakcjami. To jest przykre, smutne, a nawet porażające. Pytanie, które pojawia się w Ewangelii, zachęca do zastanowienia się, czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Logicznym wydaje się, że nie. Ale to nie jest takie oczywiste. Bo próbuje się iść tam, gdzie iść się nie powinno. Robi się karkołomne ruchy, które nie dają spokoju. Jest to jak mieszanie wody, którą tylko się mąci. Szukamy winy wszędzie, ale nie w sobie. Jesteśmy zdolni do oskarżeń, obmowy i krytyki wszystkich, tylko nie siebie. Chcemy wytykać błędy drugiego człowieka, oskarżając go o wszelkie złe decyzje. Ale siebie widzimy jako krystalicznie czystych. Wszechobecne, fałszywe informacje, kiedy do nas spływają, sprawiają, że nie chce nam się ich weryfikować. Czytamy nagłówki wiadomości, zamiast sprawdzić, o czym one są. Staliśmy się leniwi na wielu polach naszego życia. Bo to wygodne. W ten sposób mamy więcej czasu na swoje sprawy. Zapominamy, że takim postępowaniem ograniczamy zaufanie, ale i też wyrządzamy krzywdę bliźniemu. Obecna sytuacja pokazuje, że nawet jak ktoś mi wyrządza krzywdę, ale mogę na tym zyskać, to nie otworzę ust, żeby potępić takie szkodliwe zachowanie. Mogę cierpieć, ale ważne, żebym na tym nie stracił, a wręcz coś zyskał. Dobry człowiek wydobywa z siebie dobro, zły zło, mówi Ewangelia. A człowiek obojętny, co z siebie wydobywa? Czym wypełnione są nasze serca, żeby można było to usłyszeć? Bo z obfitości serca mówią usta człowieka. Ewangelia zwraca także uwagę, że nie mogę oczekiwać, by ktoś inny był taki sam jak ja. Bo każdy z nas otrzymał inny talent, inny pakiet zdolności. Nie mogę powiedzieć, że ktoś jest gorszy niż ja, bo robi coś w inny sposób,
lub wypełnia inne zadanie. Nie mogę od wiśni oczekiwać, że będzie orchideą. Ale mogę wymagać, żeby człowiek znał prawdę o sobie, kim jest i dokąd zmierza. Co pomiędzy startem a końcem życia powinien uczynić. Podstawy życia są takie same dla wszystkich. Wyzbycie się egoizmu, życie w prawdzie, napiętnowanie kłamstwa i grzechu, ale nie samego człowieka. Każdy z nas może podejmować błędne decyzje, a później naprawiać je. Jednak z wywyższaniem się, zajmowaniem się nie swoimi sprawami i zadaniami trudno jest walczyć. Nie bójmy się spoglądać w swoje sumienie, które jest zwierciadłem. Wyciągajmy to, co może być naszą belką, która utrudnia mi wydobywanie z siebie dobrych owoców, która zaburza moje spojrzenie. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.